I lamy z Panamy mówią witamy, witamy 18 maja. Już mamy dawno za sobą połowę miesiąca, zbliżamy się do zamknięcia drugiej dekady, drugiej majowej dekady, także tempo jest niezłe. Codziennie filmik, to powiem wam, jest gruba. 18 maja wydarzyło się wiele, a zaczynamy od 1291 roku, kiedy Mamelukowie zdobyli Akkę. 18 maja 1498 roku Vasco da Gama dobił do porty Calicut w Indiach. 18 maja 1781 roku w Cusco w Peru został ścięty Tupac Amaru, drugi przywódca zdławionego powstania antyhiszpańskiego. I tutaj o Tupaku musicie wiedzieć, że on się bardzo mocno wiąże z historią polskiej księżniczki inkaskiego, azteckiego skarbu ukrytego gdzieś tam w okolicach Czosztyńskiego Zalewu. Tam w ślady po tym powstaniu Tupaca Amaru prowadzą. Ja tak powiem wam szczerze, że mam wielką pokusę, żeby o tym zrobić sobie kiedyś tam gawędę i być może się to któregoś dnia uda. 18 maja 1920 roku urodził się Karol Wojtyła, polski duchowny katolicki, arcybiskup, metropolita krakowski, kardynał i ostatecznie papież Jan Paweł II. Święty już w tej chwili. Zmarł w 2005 roku. 18 maja 1938 roku Tadeusz Góra na szybowcu PWS 101 pokonał trasę Biezmachowa Słoneczniki Małe, co daje nam w sumie 577 km, 800 metrów lotu. Za co w następnym roku jako pierwszy pilot szybowców na świecie, szybowcowy pilot na świecie, otrzymał medal Lilienthala. Tak się nazywa medal za wybitne osiągnięcia w szybownictwie, chyba, bo ja się na szybownictwie to tak umiarkowanie znam. Ale 18 maja 1974 roku ukończono budowę najwyższego na świecie 646,038 metra masztu radiowego w Konstantynowie koło Pucka, znanego również jako maszt w Gąbinie. W 2009 roku, 18 maja oczywiście, Kinga Baranowska weszła na szczyt Kaczakungi w Himalajach, dzięki czemu Polska została pierwszym krajem, którego himalajstki Anna Okopińska, Halina Krieger-Syrkowska, Wanda Rutkiewicz, Krystyna Palmowska, Anna Czerwińska, Ewa Panejko-Pankiewicz, Kinga Baranowska zdobyły wszystkie 14 ośmiotysięczników.